Doroczna uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej gromadzi rzesze wiernych katolików, którzy zarówno w parafiach, jak i w wydarzeniu centralnym na Jasnej Górze gromadzą się, aby oddać cześć Pani Królowej i Matce w tym samym czasie. W tym roku pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, z udziałem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, gromadzić się będziemy tam, uczestniczyć w centralnej uroczystości. W tym samym czasie, w tym samym dniu uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej będą przeżywane wyjątkowo w tym roku w parafiach, gdzie połączone są z aktem oddania się Matce Bożej Częstochowskiej w związku z jubileuszem, który przeżywamy w tym roku, 1050. rocznicy chrztu Polski. Zachęcamy do udziału zarówno w tej centralnej uroczystości, jak i w parafialnych, a jeszcze bardziej w tych lokalnych sanktuariach Matki Bożej Częstochowskiej, do których także wielu wiernych pielgrzymuje, aby tam wielbić Boga, oddając cześć pierwszej ze świętych, Matce Boga i Człowieka, Jezusa Chrystusa i naszej Pani i Królowej, która z duchowej stolicy na Jasnej Górze króluje naszemu narodowi, tu w Polsce, jak i na całym świecie.